Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny filmik w klimatach Halloween i jak wiecie, przed nami bardzo fajny zestaw od Shiglam, a mianowicie Gnijąca Panna Młoda. Gnijąca Panna Młoda, czyli zestaw inspirowany filmem Tima Bartona, którego uwielbiam i chyba obejrzałam wszystkie jego filmy. Klimaty oczywiście specyficzne, no właśnie takie Halloweenowo-Timowo-Bartonowe. Trzeba takie klimaty lubić, ale ja to zawsze powtarzam, że klimat jest specyficzny, natomiast u Tima Bartona istotne jest to, że te filmy to nie są po prostu, wiecie, albo jakieś kreskówki, albo no nawet nie tylko zwykłe filmy z udziałem aktorów, ale każdy z nich ma jakąś taką bardzo fajną głębię, tak przekazuje taką mądrość. Więc jeżeli jakimś sposobem jeszcze nie mieliście możliwości zapoznać się z tym, co stworzył Tim Burton, to zachęcam. Ok, przed nami zestaw od Shiglam. Gnijąca Panna Młoda. Zestaw prezentuje się tak, on właśnie tak do mnie przyszedł, w sensie oczywiście był zapakowany jeszcze w taką, właśnie w taką piankę, bardzo porządnie był zapakowany, w taką grubą dosyć piankę ochronną. No i to oczywiście znajdowało się w takim twardym, tekturowym pudełku, także nie było siły, żeby się tutaj coś stało. Zestaw dostępny na stronie marki, podlinkuję Wam pod filmem, także jeśli Wam wpadnie w oko, to sobie po prostu zerknijcie. Co jeszcze? Aha, zamówiłam, to było ostatnie dni września, kiedy zamówiłam ten zestaw i przyszedł do mnie dokładnie 12 października, no więc to, no nie wiem, no tak się mniej więcej tyle czekało na to. Cena to jest 200 zł z niewielkim okładem, być może traficie w promocję. Trzeba zerkać. Podlinkuję Wam, zobaczcie sobie, jak to wygląda na stronie w momencie, kiedy, no, kiedy już opublikuję film. Ok, zaglądamy do środka. Najpierw pokażę Wam, jak zestaw się prezentuje, a wygląda naprawdę świetnie. No i oczywiście potem będzie makijaż i swatche, jak zawsze. A zatem zapraszam do oglądania. I oto zestaw. Ta wstążeczka była, tak to wyglądało w momencie, kiedy otworzyłam główne pudełko. Samo opakowanie jest bardzo ładne. Zwróćcie uwagę, że ono jest właśnie w takich trochę gnijących klimatach. Nie wiem, czy to widzicie. O, widać takie elementy graficzne. Wiecie, tak jakby to pudełko troszkę tak przybladło, jakby już było takie stare, no właśnie lekko gnijące. Więc bardzo fajnie to jest zrobione w taki przemyślany sposób. No i teraz wnętrze prezentuje się tak. Zawartość jest taka dwuwarstwowa, w sensie opakowanie jest takie dwuwarstwowe. Tutaj mamy jedną warstwę, już Wam pokazuję, co się znajduje. Tu jest jakaś informacja odnośnie kosmetyków z zestawu. To jest takie fajne ze strony marki, że nawet detale są, wiecie, w klimacie filmu. No i takim Timowo-Bartonowym, wiecie, o co chodzi. Ale to jest informacja, więc to nas tak bardzo nie interesuje. Tutaj zaczynają się najważniejsze rzeczy. I co mamy w zestawie? To się w ogóle trudno dosyć wyjmuje. W zestawie jest balsam. To jest balsam do ust. Zaraz Wam pokażę, ja już tutaj zaglądałam. On jest bardzo specyficzny. Zobaczcie, taki błękitno-krystaliczny. No oczywiście zaraz go w makijażu użyję. Więc mamy balsam. Na razie go tutaj z powrotem włożę. Oczywiście jest duża paleta. Paleta, jak ona się nazywa? Moonlight Eyeshadow Palette. No i mamy parę głównych bohaterów. Z tyłu to wygląda tak. Od razu zajrzyjmy do środka, pokażę Wam, jak wygląda paleta. Też jest zrobiona bardzo ciekawie, tak no oryginalnie. Popatrzcie. Mamy taką koronkę jak z sukni Panny Młodej. No i oczywiście Shiglam, Corpse Bride. Ta koronka jest na wierzchu, z tyłu mamy po prostu informacje odnośnie palety, cieni, no i tak dalej. A cienie są piękne. Cienie są chłodne, mroczne, no takie w klimacie Tima Bartona. Ja uwielbiam takie kolory. Zobaczcie. Na takim dużym zbliżeniu Wam pokażę, bo tak najlepiej. O, w ogóle ujął mnie tutaj ten czarny kolor z czaszką. Bardzo jestem ciekawa, czy ta czaszka jest tylko na wierzchu, czy to będzie się po prostu jakoś tak mieszało. Zaraz zobaczymy. Mamy mieszankę. Troszkę matów, troszkę błysków. Matów jest chyba mniej. Tak, bo tak naprawdę matowe cienie są cztery. Tutaj mamy same błyski. Tu jest jeden mat, tu jest cień matowy, tu również. Ta szarość jest matem i nie wiem odnośnie tej czerni. To też chyba jest mat, ale nie mam pewności. No więc powiedzmy, że mamy cztery albo pięć matów. Pozostałe cienie to są cienie błyszczące. W każdym razie no, wygląda to naprawdę świetnie. Bardzo mi się ten zestaw podoba. Zobaczcie, mamy też nazwy cieni nawiązujące do
nawiązujące do filmu. A jeszcze muszę Wam pokazać jeden detal. Na wieczku jest oczywiście lusterko, przy czym lusterko też jest ozdobione. Zobaczcie, o. Tutaj mamy takie kolczaste roślinki. Takie cmentarne. Ok, tak wygląda paleta. No może ja tego już nie będę pakować. Przyjrzymy się teraz trzem cieniom, które się tutaj znajdują. No to są takie cienie w kremie. Pierwszy cień wygląda tak. Zaraz zajrzymy do środka. Jeszcze Wam tylko chciałam pokazać z tyłu. Ghostly Glitter Gel, czyli drugi kolor to jest chyba błękit, tak, taki niebieski z motylkiem. I trzeci kolor, czyli taka czaszeczka ze skrzydłami nietoperza, to jest coś białego, takiego śnieżnego. A tak prezentują się kolory. To jest właściwie nie czerń, tylko taki grafit. No, tu mamy coś niebieskiego i, no i właśnie ten biały. Przyznać trzeba, że cały zestaw jest przemyślany nie tylko, wiecie, tak graficznie, ale również kolorystycznie jest fajnie skomponowany, no bo to tworzy taką jedną spójną całość. Obejrzeliśmy sobie pierwszą warstwę i teraz tak, to się podnosi oczywiście, jak się domyślacie. I zaglądamy do drugiej. I tu już mamy takie rzeczy. Są rzęski. Muszę Wam powiedzieć, że rzęski wydają się takie bardzo sztywne, chociaż to, wiecie, takie moje pierwsze odczucie. No ale to zobaczymy. Nie wiem, czy je nałożę, bo ja rzęs nie nakładam, ale ewentualnie przydadzą się dla kogoś, ewentualnie do jakiejś halloweenowej stylizacji. Wiecie, gdzieś tam ich użyję. W każdym razie, w zestawie są rzęsy. Jest prześliczny rozświetlacz. Na wierzchnim opakowaniu jest panna młoda, ale w momencie, jak wyjmiemy sam rozświetlacz z opakowania, to... Popatrzcie teraz. Świetne, prawda? Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę, zestaw jest zrobiony z takim rozmysłem i po prostu z dbałością o każdy detal. Uwielbiam takie kosmetyki. Już to otwieram. Sam rozświetlacz prezentuje się tak. No jest na pewno chłodny. Wydaje mi się, że ma w sobie takie lodowe, błękitne tony. Może też coś różowego. Zależy po prostu, jak padnie światło. No zobaczymy, jak on będzie wyglądał na skórze. Zobaczcie też, jak wygląda wieczko. Nie ma tutaj lusterka, ale jest za to bardzo ładny rysunek, no taki filmowy. Ok, no i tak, słuchajcie, przedstawiają się obie części zestawu, obejrzeliśmy wszystko, no to teraz biorę się za makijaż. No mam nadzieję, że zestaw Wam się spodobał i że trochę Was zachęciłam do dalszego oglądania. No i teraz bierzemy się za makijaż. Już jak zapewne zwróciliście uwagę od początku, makijaż twarzy mam niemalże zrobiony. Niemalże zrobiony, mam też trochę podmalowane brwi, ale tu jeszcze trzeba parę rzeczy dopracować. W każdym razie makijaż twarzy jest niemalże zrobiony. No i od czego by tu zacząć? Zaczynamy oczywiście od rozświetlacza. To będzie ostatni krok w makijażu twarzy. No i jeszcze nałożę sobie może ten balsam, to może... Może zaczniemy od balsamu. Tak jak widzieliście, balsam prezentuje się tak, no jest, wygląda tak dość zabawnie, o tutaj może nawet lepiej widać niż jak Wam pokazywałam na tle pudełka, o, to jest coś takiego, mamy taką lekko błękitnawą, krystaliczną masę, czy to pachnie? Nie, raczej nie, no i lecimy. Balsam jak zwykłe, takie balsamy, wiecie, w sztywcie taki, jak balsamy kremowe. O. Czy on jakoś barwi usta? Nie, raczej nie. Daje bardzo przyjemne uczucie, tak jak zwykłe kremowe balsamy. No tylko ma taki właśnie specyficzny wygląd. No wygląda tak oryginalnie. No w ogóle musicie przyznać, że te kosmetyki są naprawdę, naprawdę fajnie zrobione. A już właśnie, rozświetlacz mnie po prostu rozczulił, jest prześliczny. No bardzo mi się to podoba. Jeszcze raz, o, pokażę Wam tak. Robimy oczywiście swatch. Aż szkoda tutaj zepsuć te motylki. Tak, tak jak mówiłam, słuchajcie, on ma taki lekko błękitnawy połysk. No do takich chłodnych makijaży, do halloweenowych makijaży jak najbardziej będzie pasował. O, zobaczcie, to jest coś takiego. W sumie to jest dość subtelne, jest chłodne. Może ja troszkę więcej nałożę, żebyście lepiej kolor uchwycili. O, teraz będzie lepiej widać. Tak jeszcze zerkam w lusterko i w podgląd, ale na pewno to zobaczycie. Chłodny, zimny rozświetlacz. Generalnie przybijają takie błękitne tony, ale coś tam takiego różowego gdzieś jeszcze w tle.
też się pojawia. No więc rozświetlacz specyficzny, na pewno jednym się spodoba, a innym nie, wiadomo. Ja raczej lubię takie różności, więc tak dla mnie ok. Widać taki delikatny różowo-błękitny połysk, momentami trochę liliowy. No więc rozświetlacz z kolorem, nie dla każdego, ale mi się podoba. Bardzo ładny. Jeszcze powącham. Nie, też jest bezzapachowy. Jak zobaczyłam, słuchajcie, ten zestaw na stronie She Glam i zobaczyłam, że to jest Tim Burton, to od razu wiedziałam, że tak muszę mieć. W zeszłym roku pojawił się taki zestaw od Make Up Revolution, też właśnie inspirowany Gnijącą Panną Młodą. I z tamtego zestawu mam tylko paletę, którą bardzo, bardzo lubię, bo tam są świetne kolory, świetne cienie. Ta paleta jest dużo większa niż ta od She Glam i dużo bardziej kolorowa. Chociaż też zawiera właśnie w sobie takie szarości, błękity, ciemne fiolety. W każdym razie jest mimo wszystko żywsza. Ta jest bardziej, powiedziałabym, oddająca klimat filmu. O! Ale rozświetlacz, rozświetlacz. Jak dla mnie na tak, ale wiem, że nie każdemu się będzie podobał, no bo to jest takie specyficzne. Bardzo ładny, w ogóle jeśli chodzi o typ tego połysku, to mamy taką taflę. Tutaj jak widzicie nie ma żadnych drobin, żadnego brokatu, także pod tym względem ok. No ale jest kolor. Ok, makijaż twarzy gotowy. Dokończę sobie te brwi, w sensie muszę je dopracować tylko trochę kredką i nałożę żel utrwalający. I bierzemy się za cienie, makijaż oczu generalnie i za pomadki. Ok, brwi gotowe. Może od razu też nałożę bazę. Baza, której użyłam, bo nie powiedziałam Wam, to jest baza z Glam Shopu, a na brwi nałożyłam kredkę z Benefitu Precisely My Brow Pencil i to jest czwóreczka, natomiast na do utrwalenia użyłam jakiegoś żelu, który znalazłam w jednym z pudełek Look Fantastic. To jest marka Aieco. I to jest chyba w ogóle jakaś miniatura. 4 ml tutaj są, ale bardzo fajny żel. Bardzo ładnie utrwala, ale nie robi takiej skorupki. Ja lubię takie żele. Baza taka jaśniutka, ale myślę, że akurat tutaj to jest dobry wybór. I najpierw może zajmę się paletą, a za chwileczkę zrobimy swatche tych cieni w kremie. Jeszcze raz Wam pokażę paletkę. O, no to jest po prostu przecudowne. Ten cień nazywa się w ogóle Land of the Dead. O. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego koloru. Być może w tej chwili widzicie go jako granat, jako coś niebieskiego. Natomiast w momencie, jak się odpowiednio ruszy paletą, o teraz to może widać, on się staje fioletowy, także ten brokat się mieni brokat. No ten cień generalnie się tak mieni niebiesko bardziej fioletowo. O, tak Wam próbuję pokazać. Paleta zdecydowanie w tonacjach chłodnych. Mamy coś, czym można na pewno zdefiniować zewnętrzny kącik. Brakuje jasnocielistego cienia, ale wiadomo, to nie jest problem. Mamy biały kolor, natomiast ten biały kolor to jest oczywiście perełka, to chyba widać, więc jakby nie mamy takiego jasnego matu, ale to sobie z tym tutaj poradzimy. Są bardzo ładne szarości. Tak mi się wydaje, że one w podglądzie mogą wydawać się dość podobne, ale podobne nie są. Ta ma w sobie odrobinę brązów, natomiast ta jest taka chłodniejsza, bardziej taka szara, właśnie bardziej gołębia. O. Bardzo podobnie jest z tymi beżami tutaj. No dobrze, robię swatche, myślę, że to wtedy będzie bardziej widoczne. Jak widzicie, w ogóle jeszcze nie dotykałam tych cieni, czekałam z prezentacją filmu. W dotyku są arcymiłe. Ojejku, jakie błyski. Zobaczcie to. Może tu, bo tu jest rozświetlacz. Oczywiście nakładam bez bazy. Bez bazy, zobaczcie to. Śliczne. Kolejna trójeczka. Tutaj mamy pierwszy mat. Ten przecudowny niebieski lub fioletowy, zależy jak spojrzymy. Kolejny mat. No i może od razu zrobimy też ten taki grafitowy. To jest niby grafit, ale ma w sobie odcienie czegoś delikatnie różowego. No też właśnie zależy jak światło padnie. Bardzo przyjemne te cienie w dotyku są. No i teraz popatrzcie na ten niebieski. Może tu mi się uda jakoś tak uchwycić, a może nie.
chciałam Wam pokazać, że jest właśnie taki fioletowy. No dobrze, w każdym razie jest. Jak się ruszy dłonią, to... Może tu? No nie wiem, jakoś tak. Nie mogę tak uchwycić takiego momentu padania światła, żeby Wam pokazać, że to jest też fiolet. W każdym razie, no kolory, kolory miodzio. No ale oczywiście tylko dla tych osób, które lubią chłodne cienie na powiekach i które się w takich cieniach dobrze czują, bo wiadomo, że nie każdy lubi coś takiego mieć, tak samo jak nie każdy lubi nosić, wiecie, ogniste, czerwone, pomarańczowe kolory, bo one też są takie dosyć specyficzne. Teraz mamy matowy granat. Właśnie jeden z tych szarych. O, dobrze, że te szare będą obok siebie, to wtedy łatwiej będzie dostrzec różnicę. I tutaj mamy jakiś szary, mocno błyszczący. Tak jak ten miał w sobie coś takiego różowego, no tak ten ma w sobie odrobinę takiej jakby zgniłej zieleni. Niesamowite są te kolory. O, tutaj też przy tych szarych dobrze widać różnicę. Niebieski mat, w sensie ten granat właściwie. Zobaczcie, że granat też jest taki chłodny i ma w sobie domieszkę szarości. No i teraz też szare kolory, jeden i obok drugi. O, i tu dobrze widać. Ten jest trochę taki brązowawy, ten jest właśnie bardziej szaro-gołębi. I tu mam jeszcze ten błyszczący, proszę bardzo. O. Został nam ostatni cień. Cień, aż szkoda mi go dotykać, bo podejrzewam, że ta czaszeczka się zetrze, no ale, ale zobaczmy, może... A może pędzelkiem spróbuję najpierw? Dajcie mi sekundkę, wezmę taki drobny pędzelek, zobaczmy, co się zadzieje. Tak, czaszeczka się ściera, o. No i podejrzewam, że to będzie zwykła czerna, bo cóż by tu mogło być innego. Tak, to będzie zwykły czarny kolor, to już nabiorę palcem, bo wiemy co i jak. Matowa czerń. O, bardzo ładna, głęboka. No, tak prezentują się w cienie z paletki Gnijąca Panna Młoda, proszę bardzo. Śliczne, chłodne, w dotyku bardzo przyjemne. No, poza tym słocze robione... Bez bazy, o tym Wam mówiłam, to też trzeba wziąć pod uwagę, więc na bazie one będą, wiecie, jeszcze takie bardziej z przytupem. No i teraz zróbmy swatche tych brokatów w kremie, no tak je nazywajmy, brokaty w kremie. Pierwszy, czyli ten z pieskiem, to jest ta szarość. One w ogóle są, zobaczcie, zabezpieczone jeszcze takimi, o, szarość. W ogóle szarość ma w sobie dosyć duże, świetliste drobinki, takie brokatowe. Cień jest bardzo, bardzo miękki, taki... W zasadzie przypomina troszkę roztopione masło. O, to jest dobre porównanie. No i tutaj robimy swatche tych cieni w kremie. Śliczny. Cień z czaszeczką jest biały. U, tu się jakoś tak uniosło to. Zobaczcie, to jest takie, no właśnie takie mięciutkie. O, albo przypomina, wiecie co, może nawet nie roztopione masło, tylko zobaczcie, troszeczkę jak taki lekko zgęstniały budyń. No fajne są. Ten biały kolor jest taki. I ostatni z motylkiem, czyli ten niebieski. Bardzo fajne mają konsystencję. One są nawet, to nawet nie jest bouncy, tylko to jest takie jeszcze coś dalej idące. O, tak bym powiedziała. Bardzo mięciutkie, no takie po prostu, no jak budyń właśnie. Jakoś mi się chyba tak za mało tego nabrało. O, wygląda tak. Nie, a ten tutaj na skórze jakoś tak zbyt pokazowo nie wyszedł. Może jeszcze spróbuję dołożyć. O. O, teraz widać, teraz mi się dobrze nabrało, teraz jest kolor widoczny, zobaczcie. No i mamy coś takiego. Tak jak widzieliście, w zestawie są jeszcze te rzęski. Wyjmę je z pudełka, żeby Wam tak z bliska pokazać, ale nie, raczej nie mam ochoty na klejenie rzęs, tym bardziej, że one są takie, no bardzo puszyste. A makijaż, który ja dzisiaj zrobię, to będzie mój makijaż dzienny. Ja raczej nie, wiecie, nie mogłabym chodzić z czymś takim na powiekach, bo czułabym się no co najmniej dziwnie, nie dałabym rady, to jest dla mnie nie do przejścia. Na co dzień jak robię sobie makijaż, to nie naklejam żadnych rzęs, nawet kępek, więc po prostu mam naturalne rzęsy i nie, no nie lubię czegoś takiego. Miałabym cały czas poczucie, że wiecie, że coś mi się tu odklei i że tak bardzo się rzuca w oczy, więc tego użyję po prostu jakiejś
albo tak jak powiedziałam, w jakiejś charakteryzacji, w jakiejś stylizacji halloweenowej, może, nie wiem, do makijażu sylwestrowego, albo właśnie jak będę robić komuś makijaż, to wtedy te rzęsy wykorzystam. Także, jeżeli natomiast lubicie, no to jak najbardziej jest to plus, że w zestawie się takie rzęski znalazły. O, w ogóle też bardzo ładnie wyglądają. No nie można temu zestawowi, wiecie, odmówić uroku, bo okej, na powiekach mam już bazę, która zresztą mi się zebrała, ale ponieważ mamy cienie w kremie, to może ja nie będę sobie tych powiek dzisiaj pudrować, tylko od czego by tu zacząć? Zaczniemy od cieni w kremie. Zaczniemy od cieni w kremie i bardzo mnie korci, żeby nałożyć najpierw tę szarość. Nałożę ją, może nałożę ją pędzelkiem, tak mi będzie wygodniej. Nałożę ją pędzelkiem tak na zewnętrzny, no może nie na zewnętrzny kącik, na zewnętrzną część górnej powieki. Myślę, że pędzlem, o, tak, pędzlem też się fajnie nakładają. Tak się zastanawiałam, czy dłonią, czy pędzlem, ale o, jest ok. Troszkę sobie nawet wyjdę już poza załamanie z tym cieniem. Tak naprawdę taki kremowy cień może być też od razu bazą, ale to jak już lubicie, no wiecie, każdy ma swoje jakieś tam makijażowe przyzwyczajenia. Ja jakoś tak mam, że nawet jak nakładam cienie w kremie, czy też płynne, to bazę i tak muszę nałożyć, nie wiem czemu. Jak już mam takie przeświadczenie, że wtedy mi się lepiej wszystko utrzyma. No na razie może to troszkę niechlujnie wygląda, ale wiadomo, że ja to będę poprawiać, nakładać inne cienie, rozblendowywać, także będzie wyglądało ok. Tu się też zebrało. Właściwie tak miałam nałożyć na zewnętrzną część górnej powieki, a jakoś tak mi się dobrze tym cieniem pracuje, że mam już w zasadzie na większości powieki, nie tylko na zewnętrznej części. Ale tak to jest. Makijażem trzeba się, słuchajcie, bawić i robić tak, jak Wam się podoba i w taki sposób, na jaki macie ochotę. To jest coś, co ma nam dawać przyjemność, relaksować. Nie trzeba się tu absolutnie spinać. I to jest moje podejście. Moje podejście do makijażu. Cień jest absolutnie przepiękny. W zasadzie, gdybym nie chciała i nie robiła filmu w tym momencie, wiecie, nie chciała przetestować iluś tam tych cieni, to mogłabym to tylko rozblendować, domalować troszkę dolną powiekę, rzęsy i już. I już. Bardzo ładnie cień wygląda i jest naprawdę bardzo plastyczny. No i pozostałe mają dokładnie tę samą konsystencję, czyli to będzie to samo. Chciałabym nałożyć ten, który ja tu myślałam, ten granat. O. No granat albo fiolet, bo tak jak mówię, zależy. Nałożę go palcem tutaj na tę szarą bazę. Zobaczmy, jaki to da efekt. Efekt dało piękny. A na wewnętrzną część powieki nałożę ten kolor. To jest, któryż tu był? To jest ten, przy czerni. Tu mi będzie potrzebny jakiś mały pędzelek. O. Tak, on ma w sobie coś takiego właśnie zielonego, teraz jakieś coś niebieskie mi tu jeszcze doszło. Też bardzo specyficzny kolor, bardzo ładny. Super się to wszystko do siebie przykleja, jak widzicie, nie mam tutaj problemów z dołączaniem poszczególnych warstw, jeśli chodzi o cienie. Także tu ok. Jeszcze może teraz już pędzelkiem dołożę troszkę tego niebieskiego, o. Bo jakoś mi się tutaj zjadł. Zanim się wezmę za rozcieranie, no to użyję już tej czerni i czernią. Troszeczkę przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. Być może czerni jeszcze będę musiała dodać. Zobaczymy. Teraz żałuję, że wiecie co, nie zrobiłam zdjęcia tej palety. Jakoś tak nie pomyślałam i nie zrobiłam zdjęcia, póki była wyraźna czaszka. Szkoda, że się starła. Okej, okay, na razie wygląda to tak. No i teraz czas to wszystko rozblendować. No myślę, że po prostu użyję któregoś z tych dwóch cieni. Może tego, który ma w sobie odrobinę brązu, a zatem to jest ten kolor. No i teraz chwila prawdy, zobaczmy jak to się będzie rozcierać. Bo tak się wzięłam za malowanie, wiecie, powieki i rozcieranie sobie zostawiłam na końcu. Nie wiem, jaki to teraz da efekt. Czy się uda, czy się nie uda. Nie. O. Miękko się rozcierają, myślę, że to widać.
No piękne są te cienie. Ja wiem, że ja, słuchajcie, tak przeżywam, ale ja po prostu uwielbiam takie chłodne kolory, jak są jakieś szarości, niebieskości, zielenie. Po prostu kocham. No i jeszcze, wiecie, paleta w klimacie to już w ogóle. Podobnie zresztą mam z grą o tron. Też się bardzo cieszę na, wiecie, na makijaże tymi kosmetykami. Koło mnie leży już kalendarz z grą o tron, który również zobaczycie. A! Właśnie teraz mi się to przypomniało. Dlaczego dopiero teraz? Jeśli chodzi o filmy Tima Burtona, to nie wiem, czy widzieliście Beetlejuice. Makeup Revolution właśnie na tegoroczny Halloween wypuściło serię tych kosmetyków inspirowanych dokładnie tym filmem. No i słuchajcie, ona już leci do mnie. Już leci do mnie. Dorwałam ją na stronie Makeup Revolution. Po prostu tam jest cała seria. Jakieś tam różne mniejsze, większe zestawy są. Pojedyncze kosmetyki też można sobie kupić, typu na przykład paletę, tam coś do ust. No, różności. No ja sobie kilka wybrałam. Także seria Beetlejuice u mnie również będzie. Tylko no to musi dopiero przyjść. Nie wiem, ile to będzie szło. No niby nie z daleka, no bo to z Wielkiej Brytanii, ale zobaczymy. Popatrzcie, jak to się ładnie roztarło. Zero problemu. Ten sam cień na razie nakładam na dolną powiekę, ale myślę, że tutaj jeszcze coś innego dołożę. Jeszcze na zewnętrzny kącik troszeczkę dodam tej czerni, bo... Chociaż... No nie, może dodam. Może dodam. Czyli po prostu dokładam czerni tutaj, o... Bardzo plastyczne są te cienie i bardzo przyjemnie się rozcierają, nakładają, łączą między sobą. W ogóle lubicie palety z Sigla? Ja uwielbiam. Oni we wszystkich paletach mają właśnie i fajne maty, takie mięciutkie, no po prostu maty masełka i przecudowne błyski. I może na dolną powiekę dołożę jeszcze odrobinę tego, no, szarogranatu, czyli to jest ten kolor. O, to jest to. Na wewnętrzny kącik nałożę tę błyskotkę z palety, po prostu cień ten brokatowy najjaśniejszy, czyli to, o. On też jest taki mięciutki w ogóle, no bardzo miękkie są te cienie. O, i myślę, że to wystarczy. To sobie tutaj połączę. Ok, i to może być. I tak troszkę się, wiecie, waham, bo nie wiem, czy nie zepsuję całości, ale myślę, że jak trochę dołożę, to się nic nie stanie, czyli jest cień z czaszką latającą. Nie, za dużo nabrałam. Tak troszkę. No i to już. Już wystarczy, dlatego że nie chcę zakryć tego ładnego, tej niebieskości. No i jeśli chodzi o cienie, to w zasadzie tyle. Jeszcze Wam tak pokażę. I słoczę. No i kończę makijaż oczu. Na linię wodną nakładam jasnocielistą kredkę. To jest kredka z Essence. Nad linię górnych rzęs, wiecie, jako eyeliner nakładam czarną kredkę, to jest kredka z Avonu Luxe. Bardzo fajna, bardzo mięciutka, taka plastyczna w sumie, jak te cienie, też taka miękka i łatwo nakładalna, tak bym powiedziała. A na rzęsy nałożę tusz z Varieté, znaczy tusz z Varieté, tusz z Eveline z serii Varieté, o! Taki fioletowy. To jest tusz pogrubiająco podkręcający. W sumie jego szczoteczka nie wygląda na szczoteczkę tuszu pogrubiającego, bo to jest coś takiego. Taka wygięta gąsieniczka. Tym sposobem oczy są pomalowane. Pomadki. Zostały nam trzy pomadki. Tak jak widzieliście w zestawie, były trzy takie fajnie wyglądające pomadki w płynie. I tutaj na tej informacyjnej ulotce jest podane, że mają to być pomadki trwałe, zastygające, dające, gdzie ja to wyczytałam, momencik, już, dające takie matowo-welwetowe wykończenie. Mają jednocześnie odżywiać i nawilżać usta. Już się biorę za swatche. Mamy kolory 3, no tutaj może po tych ciemnych opakowaniach tak dużo wnieść nie można, jakież te kolory są, ale jakieś odmiany czerwieni, ta jest chyba najjaśniejsza, tu mamy coś takiego ciemno-czerwonego. No popatrzmy po prostu. Pierwsza z nich
Być może one mają tutaj jakieś numery, słuchajcie, ale te numerki tudzież nazwy są niewidoczne, więc nie umiem Wam powiedzieć. W każdym razie, najjaśniejsza. O, taka pomarańczowa. Koralowa. O, jakaś liczna. Nawet fajnie by współgrała dzisiaj z tym makijażem. Bardzo ładny kolor. Taki nieoczekiwany w sumie, jak na ten zestaw. A więc mamy pomadkę koralową. Druga, która jest chyba taka klasyczna czerwień. Tak, taki dość głęboki, czerwony kolor. O. I trzecia, chyba najciemniejsza. To jest róż. No bardzo fajne kolorki. No nie wiem, może dzisiaj nawet ten róż albo pomarańczowy. Czerwień jakoś dzisiaj mi najmniej podchodzi. Te dwa podobają mi się do dzisiejszego makijażu zdecydowanie bardziej. Może ten właśnie, który mam w dłoniach. A jeszcze muszę Wam powiedzieć odnośnie balsamu. Balsam się wchłonął, usta są takie miękkie, nawilżone. Balsam, on tylko tak specyficznie wygląda, tak śmiesznie może, ale generalnie ma takie właściwości jak zwykły balsam w sztyfcie taki kremowy. Także tutaj nic zaskakującego się nie wydarzyło. No i pomadka. Proszę. I pomadka. Wygląda tak, to jest ten kolorek. Jeśli chodzi o, wiecie, odczucia, jakie daje na ustach, to właściwie na razie niedużo się różni od kremowej zwykłej szminki. To może taka zmyłka jak z tym balsamem. W zasadzie nie macie takiego wrażenia, jakbyście sobie nałożyli matującą pomadkę w płynie, a może tak Wam powiem, tylko po prostu szminkę w sztyfcie i już. Mniej więcej to jest coś takiego. Bardzo podobne uczucie daje jak pomadki z L'Oreala. One też są takie lekko wyczuwalne na ustach. Nie są nieprzyjemne, powiedziałabym, że raczej są przyjemne. Lekko wyczuwalne na ustach i właśnie czuć taką powłokę delikatną. Ale to jest fajne, tak? To nie jest taka, wiecie, skorupka jak przy takich typowych, suchych, matowych szminkach. Także pomadka też bardzo przyjemna. No i tym sposobem, słuchajcie, za nami makijaż przecudownym w mojej ocenie zestawem od Shiglam. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. To już jest w ogóle trzeci, dobrze mówię? Tak, trzeci makijaż halloweenowy. Najpierw byli Simpsonowie, potem była Gra o Tron, niebieska paleta i no przed nami jeszcze parę tych halloweenowych makijaży będzie. Na pewno będzie Beetlejuice, na pewno będzie czerwona paletka z Grą o Tron i tak dalej. Może nawet jeszcze przed końcem października wyrobi się z otwarciem kalendarza z Grą o Tron i makijażem rzeczami z tego kalendarza. No zobaczymy po prostu, jak to czasowo wyjdzie. W każdym razie jakieś tam halloweenowe rzeczy u mnie się jeszcze będą pojawiały. Także zapraszam. Jeśli nie widzieliście dwóch poprzednich, to również zachęcam do obejrzenia. Mogę Wam nawet, albo podrzucę Wam linki, albo na końcu filmu będziecie mieć, wiecie, zajawki, będziecie mieć miniatury filmowe, to sobie wejdźcie i obejrzyjcie makijaże z tamtymi seriami, no bo to też jest właśnie w klimacie wszystko. Ok, za nami kolejny halloweenowy filmik, kolekcją, która absolutnie mi się podoba. Nie mogę Wam powiedzieć, że coś mi się tutaj nie podoba. O, nie, w sumie mogę. Gdybym coś miała wymienić, no to oczywiście byłyby to rzęski, ale to nie dlatego, że one są jakieś, wiecie, nie wiem, brzydkie, bo są bardzo ładne, takie kudłate, wiecie, takie specyficzne do fajnych stylizacji, na przykład sylwestrowych, tylko po prostu ja rzęs nie noszę, więc one dla mnie są nieużytkowe. Tu dla mnie mógłby się znaleźć, nie wiem, róż jakiś albo tusz do rzęs, no nie wiem, cokolwiek innego. Ale to jest takie moje widzimisię. Natomiast jeśli chodzi o jakość kosmetyków zawartych w tym zestawie, o podanie tych kosmetyków, to jestem absolutnie, absolutnie zachwycona. Bardzo fajne rzeczy, ładnie wyglądające. Ja uwielbiam, tak, jestem taką trochę gadżeciarą, uwielbiam takie ładnie podane, ładnie zaprezentowane kosmetyki, bo to jest po prostu, wiecie, no czysta przyjemność używać tego, otwierać i się malować. Ok, mam nadzieję, że całość Wam się podoba. Napiszcie, czy podobał Wam się zestaw i czy podoba Wam się makijaż. Tak, ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa, pa, na razie i do zobaczenia.